No i cóż, drodzy Państwo, teraz pozostało mi zaprosić Państwa na akcent muzyczny. Ocenią Państwo, czy nasze jury dokonało tych najlepszych wyborów i czy ci laureaci rzeczywiście urzekną nas za chwilkę. Także teraz coś dla nasz dusz. Zapraszam po poprowadzenie koncertu pana Piotra Gąsieńca. Witam Państwa bardzo serdecznie. Osoby, które zajęły drugie i pierwsze miejsca, dzisiaj wystąpią na koncercie laureatów. Jako pierwszy wystąpi Wiktor Nowak, który wykona wraz z bratem utwór Mirosława Gąsieńca Gamma. Thank you.
koncertu laureatów. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Drodzy Państwo, ci młodzi muzycy to jest talent przede wszystkim. Codzienna, systematyczna praca, ale również system kształcenia artystycznego w Polsce. System jest doskonały, prawie doskonały, bo zawsze może być jeszcze bardziej doskonały, natomiast sprawdza się i tego systemu zazdroszczą nam w całej Europie. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, gdzie opiekę nad młodymi talentami przejmuje państwo, jak również wszyscy świadomi odbiorcy, coraz więcej powstaje również szkół samorządowych, ale ogólnie młodzi ludzie, tacy jak tutaj w Oławie, będą reprezentować nas na arenach nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. I życzę im tych sukcesów, tych wielkich scen, sławy, a za tym idzie uznania i promowania polskiej muzyki za granicą. Cóż, smutno mi się zrobiło, ponieważ no, musimy zakończyć tegoroczne konfrontacje instrumentów dętych, blaszanych. Rozjedziecie się za chwilkę do swoich miast, domów. Życzę wam szczęśliwej drogi powrotnej, podróży, bezpiecznej przede wszystkim. Z tego miejsca również ogromne podziękowanie dla pracowników, wszystkich pracowników szkoły, którzy również włożyli ogromny wkład w pracę przygotowania. Dziękuję wszystkim Państwu i spotykamy się za rok instrumenty dęte drewniane, a za 2 lata wszyscy, którzy być może nie udało im się w tym roku, za 2 lata przyjadą już po nagrodę.